nasz zespół sokratejski. O, ładna nazwa, nie? Tosia Grupińska. Rafał Grupiński, Apostolis Anthimos i Milo Kurtis. Czy na was, mężowie ateńscy, moi oskarżyciele, wywarli wrażenie? Tego nie wiem, bo co do mnie, to sprawili, że sam niemal zapomniałem, kim jestem, tak przekonująco mówił. Nie powiedzieli jednak, trzeba przyznać, niczego prawdziwego. Najbardziej zaś z licznych kłamstw zdziwiło mnie jedno. To kiedy rzekli, iż winniście uważać, abym was nie oszukał, bo taki znakomity ze mnie mówca. Że tego się nie wstydzili, a to iż nie jestem w ogóle znakomitym mówcą, zaraz im udowodnię praktycznie. Uważam z ich strony za rzecz najbardziej naganną. Chyba, że takim mówcą nazywają kogoś, kto mówi prawdę. Jeśli tak, to zgodziłbym się, że jestem retorem wyższego niż oni rodzaju. Twierdzę, że oskarżyciele niewiele lub zgoła nic prawdziwego nie powiedzieli. Ode mnie zaś usłyszycie całą prawdę. Lecz Zeus mi świadkiem, nie będzie to w żadnym razie, mężowie ateńscy, przekazane w języku takim jak ich, pełnym starannie ułożonych zwrotów, kreśleń, lecz w języku potocznym, w którym określenia pojawiają się bez planu. Wierzę jednak, że wszystko, co powiem, będzie sprawiedliwe i ponadto nikt z was nie powinien niczego oczekiwać. Nie byłoby wręcz stosowne, szlachetni mężowie, bym ja w moim wieku stawał przed wami, jak Młokos zmyślał opowieści. O jedno tylko was proszę i błagam. Jeśli usłyszycie, jak bronię się przy pomocy tych samych słów, do jakich przywykłem na Agorze, przy kantorach, gdzie wielu z was mnie słyszało, a także w innych miejscach, nie dziwcie się z tego powodu, ani nie oburzajcie głośno. Tak się bowiem dzieje, że po raz pierwszy staję przed sądem, a mam lat 70. Obcy jest mi język, jakiego tu się używa. Gdybym rzeczywiście był w mieście człowiekiem obcym, to pewnie zgodzilibyście się, bym mówił takim dialektem, takim sposobem, jakim rosnę. Dlatego o tę rzecz sprawiedliwą was proszę, ja w każdym razie za sprawiedliwą ją uważam, byście nie zważali na mój sposób mówienia, czy będzie on pośredniejszy, czy piękniejszy, a tylko to rozważcie, tylko to miejcie na względzie, czy ja mówię sprawiedliwie, czy też nie. Sprawiedliwość jest wszak cnotą właściwą sędziemu,
zaś mówię nieprawdy, mówcy. Sądzę, że słusznie będzie mężowi ateńscy, bym najpierw bronił się przeciw pierwszym fałszywym oskarżycielom i pierwszym oskarżycielom, a następnie przeciw oskarżeniom i oskarżycielom późniejszym. Wielu oskarżało mnie wobec was dawniej, już od lat, ale niczego prawdziwego nie powiedzieli. Tych obawiam się bardziej niż Anytosa i jego otoczenia. Chociaż ci ostatni też są groźni. Ale mężowie ateńscy bardziej groźni są tamci, którzy brali do siebie wielu z was, gdy byliście dziećmi, przekonywali i czynili wobec mnie równie nieprawdziwe oskarżenia, mówiąc, że jest taki Sokrates, mędrzec, który rozmyśla o rzeczach znajdujących się na niebie i pod ziemią i który je wszystkie bada oraz stwierdza, że słabszy robi mocniej. To oni, mężowie ateńscy, to oni, którzy rozpowszechniali o mnie ową kłamliwą opinię, są moimi groźnymi oskarżycielami. Ludzie, którzy ją słyszą, uważają, że badacze tych rzeczy również nie uznają bogów, a potem pojawia się duża ilość takich oskarżycieli i oni długo te oskarżenia powtarzają. A mówią do was w wieku dziecięcym lub młodzieńczym, w którym najłatwiej im uwierzycie. Najprościej ująłbym to tak. Oskarżają zaocznie w sytuacji, gdy nie ma nikogo, kto byłby obrońcą. A najdziwniejsze jest to, iż imienia żadnego z nich nie można znać ani go przytoczyć, chyba że któryś z nich jest komediopisarzem. Jedni, kierując się zawiścią i oszczerstwem, znaleźli was posłuch. Drudzy sami uwierzyli i przekonali innych. Nie można nikogo z nich postawić tutaj w roli świadka i odeprzeć zarzuty, ale trzeba bronić się, walczyć z cieniem i odpierać zarzuty, gdy nikt nie odpowiada. Zgódźcie się zatem, że jest tak, jak mówię, a więc, że są dwa rodzaje oskarżycieli. Jedni, którzy teraz mnie skarżą i drudzy, którzy, jak powiedziałem, robili to od dawna. A skoro tak, to przyznacie mi rację, że najpierw przeciw tym drugim muszę się bronić, gdyż i wy ich oskarżeń słuchaliście wcześniej i znacznie dłużej niż tych, którzy pojawili się później. Niech więc tak będzie. Powtórzmy zatem od początku, na czym polegało oskarżenie będące źródłem wymierzonego przeciw mnie oszczerstwa, na którego podstawie Meletos napisał na mnie skargę sądową. A cóż mówili przeciw mnie ci, którzy byli autorami oszczerstwa? Gdyby to było formalne oskarżenie, to ich zaprzysiężone oświadczenie brzmiałoby tak. Sokrates jest winny, gdyż robi to, co do niego nie należy, badając rzeczy pod ziemią i na niebie, czyniąc stwierdzenia słabsze mocniejszymi oraz innych tych samych rzeczy nauczając. Tak by to mniej więcej brzmiało.
podobne rzeczy oglądaliście również wy sami w komedii Arystofanesa, gdzie jakiś Sokrates puścił się, mówiąc, że chodzi w powietrzu i wygaduje inne głupstwa, z których ja nic, a nic nie pojmuję. Ale nie mówię tak w pogardzie dla tego rodzaju wiedzy, w sytuacji, gdy ktoś jest zaiste mędrcem w moich sprawach i przynajmniej z tego powodu nie będę przez Meletosa pozywany przed sąd. Lecz dlatego, mężowie ateńscy, że ja nie mam w nich żadnego udziału. Was tu licznie zgromadzonych biorę jeszcze raz na świadków i proszę, byście sobie to wzajemnie wyjaśnili i o tym porozmawiali. Wszyscy, którzy kiedykolwiek słyszeli, jak prowadziłem dysputy, a wśród was jest takich wielu. Powiedzcie sobie nawzajem, o ile ktoś kiedy słyszał, jak ja na temat tych spraw choćby trochę angażowałem się w dysputy. W oparciu o to wy wnioskujecie, że tak jest i z innymi rzeczami, jakie o mnie opowiadali. Nic z tego nie ma podstaw. A jeśli natomiast usłyszycie kogoś, kto mówi, że ja za płatę biorę za nauczanie, zarabiam na tym pieniądze, to też nie będzie prawdą. Jakkolwiek uważam za rzecz piękną, gdy ktoś potrafi nauczać ludzi, tak jak czynią to Gorgias z Lonki, Prodikos z Chaos, czy Hippias z Eliny. Każdy z nich sędziowie potrafi, idąc od miasta do miasta, przekonywać młodych ludzi, którym wolno za darmo przestawać w każdym towarzystwie, jaki pragną, by porzucili to towarzystwo i związali się z nim, dając pieniądze oraz okazując wdzięczność. Jest tu pewien mąż, Sparks, mężczyzn. Słyszałem, że przebywa on w mieście, bo zdarzyło mi się przypadkiem spotkać Kaliasa, syna Hipponika, który wydał na sofistów większy majątek niż wszyscy inni razem wzięci. Zadałem mu więc, a miał sam dwóch synów, takie pytanie. Kaliasie, gdyby twoi synowie urodzili się źrebakami lub cielaptami, to potrafilibyśmy wziąć i zatrudnić za ich opiekuna kogoś, kto uczyniłby ich doskonałymi ze względu na ich cnotę. A tym kimś byłby albo specjalista od koni, albo od gospodarowania na roli. A skoro oni są ludźmi, to kogo zamierzasz wziąć za ich opiekuna? Kto posiada wiedzę o stosownej cnocie, a więc o cnocie człowieka i obywatela? Sądzę, że zastanowiłeś się nad tym, skoro posiadasz synów. Czy zatem spytałem, jest ktoś taki, czy też nie? Oczywiście o tym. A ja na to. Któż nim jest? Skąd pochodzi? Ile pobiera za nauki? Euemos, Sokratesie, odrzekł, pochodzi z Paros i bierze 5 min. Uznałem,